Z naszą kamerą odwiedziliśmy polskie wybrzeże, gdzie odbył się Sopot Art & Fashion Week. W materiale przedstawimy relację z 3 dni tej rozwijającej się imprezy. Jej producentami byli Karolina Król i Bartosz Czapiewski, a dyrektorem artystycznym Strefy Fashion Michał Starost. Kasiu, udało nam się wreszcie jak gdyby wyprowadzić modę do ludzi. Ja zawsze twierdzę, że moda jest dla przeciętnej zjadaczki czy zjadacza chleba. I tutaj udało nam się wyprowadzić wreszcie wybieg na plażę, gdzie w tle nie jest olbrzymia ściana LED, na którym pojawiają się loga sponsorów i tak dalej, tylko mamy w tle molo, przepiękne niebo sopockie, marina, zatoka, gdzie od razu widać i czuć klimat Sopotu. Co było inspiracją do kolekcji, którą Panie przygotowałyście? Mnie zainspirowały bursztyny górskie Bożeny Kamińskiej, wspaniała biżuteria, które idealnie, myślę, współgrają z tkaninami, które zastosowałam, z szarościami, z czerniami, w klimacie zimowym. Mnie zainspirowały sukienki Joanny Wejny, ponieważ były to piękne, mięsiste dzianiny i też właśnie postanowiłam wprowadzić kryształy górskie do tej kolekcji, dlatego nazwa też jest Winter Charm Krystalios, a Krystalios znaczy lód. Panie adwokat i radca prawny, na dzisiejszej imprezie znalazłyście się Panie nieprzypadkowo. Proszono nas o to, żebyśmy służyły swoim merytorycznym wsparciem i udzieliły kilku cennych wskazówek wszystkim uczestnikom branży modowej, począwszy od projektantów, skończywszy na modelkach, jak funkcjonować w tym jakże wymagającym i fascynującym rynku. W takim razie proszę powiedzieć, z jakimi problemami najczęściej projektanci się do Pań zwracają? Przede wszystkim zwracają się z takim pytaniem, jak daleko mogą naśladować, inspirować, kiedy potrzebna jest zgoda twórcy, jak się tutaj zabezpieczać prawnie, żeby nie zostać posądzonym o wykorzystywanie cudzego wizerunku, cudzych praw. To takie najczęstsze chyba pytania. Biżuterię do kolekcji Jana Nowaka z Holandii zaprojektowała Maria Futakowska. Generalnie jest to dekupaż, jest to moja autorska technika, którą wykonuję. Nie chciałam właśnie, żeby bursztyn dominował nad tą kolekcją, tylko żeby był takim delikatnym dodatkiem, subtelnym, aczkolwiek znaczącym. Kryształy, które po prostu też jakby dodają takiego glamura troszeczkę tej kolekcji. Motywem przewodnim w ogóle tej kolekcji jest pikówka różana, a drugi charakterystyczny element to jest właśnie haft komputerowy właśnie tej róży. To są dzianiny bawełniane, to są jedwabie, szermeza jedwabna. Dziewczyny, oglądając Waszą kolekcję, czasem miałam wrażenie, że cofamy się trochę w przeszłość, a z kolei za chwilkę, że wybiegamy w przyszłość. Jak to jest z Waszą kolekcją? Dokładnie, ma Pani rację, czyli spostrzeżenia są jak najbardziej właściwe. Są formy bardzo nowoczesne, a są też formy, jeżeli chodzi o konstrukcję, ubiory właśnie stylizowane albo praktycznie bardzo podobne do tych, które stosuje się w strojach regionalnych z Walencji. Oglądaliśmy też biżuterię, zostały zastosowane różne tworzywa. Proszę powiedzieć, jakie? Wykorzystałam tworzywa, jakimi są żywica, włókno węglowe, które połączyłam z naturalnymi kamieniami takimi jak bursztyn na przykład oraz tradycyjne srebro, mosiądz. Moje ubrania chcę, żeby nosiły i kobiety na co dzień i na bardzo duże wyjścia. Stwierdziłam, że pokażę możliwości, które ma kobieta, żeby mogła ubrać się u mnie od poniedziałku do niedzieli, na każdą okazję. Z kolei biżuteria do kolekcji miała dwie odsłony. Jedna to pasująca do tych sukienek bardziej zwiewnych, kobiecych, biżuteria srebrna z owali, ażurowa, duża, efektowna, ale bardzo lekka. Druga to odsłona trochę bardziej rockowa, trochę bardziej z pazurem. Jeżeli chodzi o bieliznę, to wracasz troszkę do lat przeszłych. Wszystkie moje kształty są inspirowane właśnie latami 30. Również prowadząc jak gdyby mentalnie, jest to bardzo związane z korsociarstwem takim prawdziwym właśnie, nie masowym. I jeszcze autorka biżuterii. Natalia, w Twoim przypadku to jest debiut.
Tak, to jest debiut. Ja jestem jeszcze studentką. To, co się tu dzieje, jest w ogóle dla mnie wielkim szokiem, ale czuję się fantastycznie. Czuję, że to jest jakaś droga, którą chciałabym podążać. Zachęcamy bardzo serdecznie wszystkich uczestników branży modowej czy wszystkich uczestników rynku mody do odwiedzania naszego profilu, który nazywa się Prawo w Modzie. Znajdziecie tam Państwo mnóstwo ciekawych, interesujących odpowiedzi na problemy, z którymi się spotykacie w życiu codziennym. Jak narodził się pomysł stworzenia takiej kolekcji? Po moim pomysłem było to właśnie, żeby zastosować taką piankę poliuretanową, neoprenową, która jest bardzo dzielnym materiałem, bo daje to możliwość właśnie zachowania mocnych form. No i tym dopełnieniem były właśnie te plecione takie, prawda, naszyjniki, które były tym kolorem, tym akcentem, takim nawiązaniem do właśnie do czegoś letniego. Wiem, że twoja kolekcja składa się z dwóch linii. Jedna linia zatytułowana Gosia Strojek, znaczy sygnowana moim imieniem i nazwiskiem, prezentuje eleganckie kreacje. Na co dzień preferuje styl streetwearowy i jest to linia Esther by Strojek. Luźne dzianiny, to co lubimy nosić w weekendy. Wiem, że masz swoje ulubione formy sukienek, które projektujesz, chociaż sama w takich nie chodzisz. Tak, to prawda. Przede wszystkim inspiruję się sukienkami ołówkowymi, czyli tymi blisko ciała, podkreślającymi to, co w kobietach najlepsze, umówmy się. Kasiu, strasznie intryguje mnie nazwa Umfufu. Czy jesteś w stanie dla nas ją rozszyfrować? Umfufu jest dokładnie imieniem jednej z afrykańskich księżniczek, kenijskich. Skoro tą kwestię mamy już wyjaśnioną, to w takim razie powiedz nam, co przygotowałaś na dzisiejszy pokaz. Takim głównym motywem jest właśnie skóra ekologiczna, połączenie z dzianiną. Wprowadziliśmy też już od tej kolekcji sygnalizację zewnętrzną marki, czyli pokazujemy takie małe skórzane naszywki właśnie na elementach zewnętrznych ubioru. Michał, jako dziennikarka muszę być obiektywna, natomiast oglądając twój pokaz z publiczności słyszałam same głosy zachwytu. Powiedz, jak to się dzieje, że tak świetnie wyczuwasz nastroje i gusta kobiet? No nie, czy dobrze wyczuwam nastroje kobiet? Wątpię. Gusta staram się. Ja po prostu może jestem jednym z niewielu projektantów, który nie walczy z kobietami. Uważam, że kobieta jest elementem mojej pracy i staram się zbudować taką formę, którą nosi kobieta, która będzie czuła się kompatybilna z rzeczą. Zawsze powtarzam to, że kobieta musi zapomnieć o tym, co ma na sobie. I mam nadzieję, że w moich kreacjach kobieta zapomina i po prostu staje się piękna. Krakowska grupa Lasem na wybiegu przedstawiła performance. Polegał on na tworzeniu ubiorów z wcześniej namalowanych obrazów. Grupa pomalowała także wybieg w kolorach morza. Moje drogie panie, oprócz tego, że jesteście specjalistkami w zakresie doradztwa, jeżeli chodzi o prawo w modzie, jesteście również odbiorczyniami tej mody. Czyli nam kobietom zdecydowanie łatwiej negocjować w ładnej sukience. O, zdecydowanie, zdecydowanie. Tak, to są te pozamerytoryczne kwestie, tak. Ale oczywiście zgadzam się w 100%, że jak się widzą, tak cię piszą. Nam jest najważniejsze zadowolenie klienta, w imieniu którego na te negocjacje idziemy, prawda, czego byśmy sobie życzyły, żeby klient był najbardziej zadowolony z nas. W takim razie ja życzę wielu przydatnych porad dla naszych projektantów od pań, które są brane w super sukienki. Bardzo dziękujemy za zaproszenie na nasz profil Prawo w Modzie. Pozdrawiamy serdecznie. A z kolei to pozdrowienie wprowadziło nas w ostatni dzień imprezy, czyli modę dla dzieci. Patrycja, powiedz, jaka jest twoja propozycja dla tych najmłodszych odbiorczyń mody? Przede wszystkim ekskluzywna elegancja. Prostota, bez żadnego przekombinowania,
Ładne, delikatne kolorki, a przede wszystkim pastele. Moim znakiem rozpoznawczym są również kokardy oraz trapezowe kroje. Kto jest bardziej wymagający, dzieciaki czy mamy? Jak do tej pory nasza moda przynajmniej jest tak uniwersalna, że sprawdza się i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla mam. A w przypadku tych kolekcji typowo dla dzieci, też chciałam zapytać, mama decyduje, czy dziecko samo się ubiera? No dzisiaj na przykład były takie sytuacje, że decydowały dzieci, co chcą założyć, także to różnie bywa. Amelko, dzisiaj występowałaś w dwóch rolach. Powiedz, kim dzisiaj byłaś? Modelką i piosenkarką. I w takim razie powiedz, jak czułaś się jako modelka? No, trochę się stresowałam. A co wolisz robić, być jako modelka czy śpiewać? Śpiewać. Poproszę Cię w takim razie o krótkie podsumowanie z tych ostatnich dni. Mamy wszystko, co chcieliśmy. Dobry staw modelek, świetni fryzjerzy, cudowni wizażyści. Sztab ludzi pracujących przy modelkach był dwukrotnie większy niż modelki. No ale widać było efekty. Fryzury były zmieniane co 40 minut, makijaż również. Nie było żadnych obsów czasowych. Ty, Kasiu i ludzie są jak gdyby najważniejszymi reprezentantami tego wydarzenia. Formuła programu nie pozwoliła nam na szersze przedstawienie sopockiej imprezy. Zatem do zobaczenia, być może za rok.